Przede wszystkim chciałam przywitać mieszkańców północno-wschodniego Mazowsza. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję, że Państwo zechcieliście się dzisiaj ze mną spotkać. Pan prezydent Andrzej Duda nie wszędzie może być sam. Osobiście na spotkaniu z mieszkańcami jeździ po całej Polsce. Teraz jest w Stanach Zjednoczonych, Państwo o tym wiecie. Ale tak jak w roku 2015 Andrzej Duda ma swoją drużynę. Jestem w tej drużynie, bardzo się z tego cieszę i wspieram pana prezydenta jeżdżąc i spotykając się z ludźmi tam, gdzie on sam nie może dojechać. Proszę Państwa, zostało nam zaledwie 2,5 dnia do niedzieli 28 czerwca, kiedy będziemy dokonywać wyboru prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ja myślę, że większość z nas już wie, na kogo zagłosuje w tych wyborach, ale patrząc na statystyki, patrząc na to, jak wygląda frekwencja także tutaj, w tej części Polski, to muszę powiedzieć, że mam jeszcze bardzo wiele do zrobienia. 50-paroprocentowa frekwencja to jest naprawdę za mało. Ja przywołuję taki przykład, który myślę, że powinien trafić do każdego. Może nie zawsze sobie to uświadamiamy, ale raz na 5 lat jest taka kartka w kalendarzu. To jest święto nasze, to jest święto wszystkich wyborców. I powinniśmy się z tego cieszyć, dlatego że w tym dniu władza nie należy ani do urzędującego prezydenta, ani do żadnego polityka. Władza należy do nas obywateli. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wybiera cały naród. To są jedyne takie wybory, gdzie cały naród decyduje, kto będzie głową naszego państwa przez następne 5 lat. I właśnie dlatego, głównie dlatego, jestem tutaj u Państwa, żeby zmobilizować wszystkich, szczególnie tych, którzy się ciągle wahają, którzy nie wiedzą, na kogo oddać swój głos, albo którzy nie chodzą na wybory, żeby jednak się zdecydowali, żeby nie mówili później, że jest źle, że wybór był niedobry, oni chcieli inaczej. No proszę Państwa, trzeba brać sprawy w swoje ręce, żebyśmy nie musieli potem mówić, że ktoś inny za nas zdecydował. Musimy uwierzyć, że naprawdę władza w tę niedzielę jest wyłącznie w naszych rękach. Ale władza, proszę Państwa, to jest olbrzymia, przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność. I tak jak przez 5 lat pan prezydent bierze tę odpowiedzialność za Polskę na siebie, jak przez 4 lata kadencji rząd bierze odpowiedzialność za to, co robi dla Polski, dla Polaków, to my, wyborcy, musimy wziąć w tę niedzielę odpowiedzialność na swoje barki. Idąc do tych wyborów albo przygotowując się do tych wyborów, myślę, że warto na chwilę refleksji, żebyśmy szli do lokali wyborczych z pełnym przekonaniem, że na pewno wiemy, że zagłosujemy na najlepszego kandydata. Kandydatów jest 11, ale ci, którzy się najbardziej liczą, to są także ci, którzy w polityce już byli. To jest prezydent Andrzej Duda, obecny prezydent Warszawy pan Rafał Trzaskowski, który był i w rządzie Platformy Obywatelskiej PSL-u, był europosłem, jest dzisiaj prezydentem Warszawy. Mamy także pana Kosiniaka-Kamysza, który także był w rządzie PO-PSL, dzisiaj jest posłem. To są te najbardziej znane postaci, które mają związek z życiem publicznym i z wpływem na polskie sprawy i na polską politykę przez ostatnie ponad już 10, właściwie 12 lat. I myślę, że dla każdego z nas ważną sprawą jest, żebyśmy mogli mieć do kogoś zaufanie. To tak jak w przyjaźni. Przyjaźnimy się z kimś i przychodzi taki moment, kiedy ktoś nas zawodzi. Bardzo trudno jest potem zaufać po raz drugi. Nie wierzymy, zastanawiamy się, czy tym razem też ten ktoś nas nie zdradzi, nie oszuka. I podobnie jest z wyborami prezydenckimi. My znamy Andrzeja Dudę, wiemy, jaki jest jego dorobek i możemy sięgnąć pamięcią wstecz do roku 2015, kiedy kandydat na prezydenta Andrzej Duda wsiadł do Duda Busa i zaczął objeżdżać całą Polskę. Wtedy na jego spotkania przychodziło niewiele osób, przynajmniej tak było na początku.
Właściwie to nikt z poważnych politologów, socjologów, dziennikarzy nie dawał mu najmniejszych szans na to, że znajdzie się w drugiej turze, już nie powiem o tym, że nie dawano mu szans na zwycięstwo. Jego rozpoznawalność wtedy była niewielka, ale oczywiście, że można wydać mnóstwo pieniędzy na billboardy, na plakaty, ale można tę popularność poprawić, czy to, że nas ludzie rozpoznają, kiedy się do nich po prostu jedzie, kiedy się z nimi staje twarzą w twarz, kiedy się z nimi rozmawia. I Andrzej Duda przyjął właśnie taką formułę, że on będzie jeździł po Polsce i będzie się spotykał z ludźmi, będzie z nimi rozmawiał. Ten sposób na dotarcie do wyborców Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło w roku 2013. Wtedy nie tylko kierownictwo naszej partii, ale także parlamentarzyści jeździli na spotkania z wyborcami i pytali, w jakim kierunku powinna pójść Polska. Pamiętajcie Państwo, że myśmy byli 8 lat w opozycji, ale nigdy nie byliśmy opozycją totalną, taką, jaką w tej chwili jest Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska, sama siebie tak nazywając. My zorientowaliśmy się, że nie mamy szans w parlamencie na przeforsowanie własnych projektów i zdecydowaliśmy się wtedy, że będziemy jeździć, spotykać się z ludźmi, organizować konferencje i spróbujemy zaproponować Polakom inne życie. Inne rozwiązanie. Widzieliśmy, że lata 90. to była wyprzedaż polskiego majątku, wzrastało bezrobocie, Polska stała się krajem starzejących się ludzi, młodzi wyjeżdżali za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, rodziło się coraz mniej dzieci. To były realne problemy, nad którymi trzeba było zapanować, które trzeba było opanować, ale ówcześni rządzący nie mieli żadnej propozycji na wyjście z tego kryzysu, a za kilkadziesiąt lat, proszę Państwa, zabraknie nam całego jednego pokolenia. Tego się nie da nadrobić w ciągu roku czy 5 lat. Żeby nowe pokolenie weszło na rynek pracy, potrzeba co najmniej 18-20 lat, ale ktoś te zmiany musiał zapoczątkować. I przez te 8 lat opozycji my pracowaliśmy ciężko, żeby przygotować program, który będzie skierowany do Polaków, ale który będzie również służył rozwojowi całego naszego kraju. Bo ja pamiętam dokładnie, ja uczyłam w szkole 27 lat, w polskich podręcznikach do historii, do wiedzy o społeczeństwie był taki podział na Polskę A i Polskę B. Co to znaczy? To znaczy, że ci w Polsce B to są gorsi obywatele, gorsi ludzie, zasługują na mniej. Dlaczego? Myśmy się z tym nie zgadzali. Ci, którzy rządzili przed nami, uznali, że trzeba kierować pieniądze do dużych miejscowości. Rozwijać duże miejscowości, a kiedy one się rozwiną, to wtedy ten dobrobyt z tych dużych aglomeracji zejdzie jakoś do powiatów, do tych małych miejscowości. Ale nic podobnego, proszę Państwa, się nie stało. Owszem, w dużych miastach, takich jak Wrocław, Gdańsk, Warszawa czy Poznań, problemu z bezrobociem właściwie dużego nie było. Tam były inwestycje, tam były miejsca pracy, ale co to oznaczało dla małych miejscowości? To oznaczało, że nawet ludzie młodzi, świetnie przygotowani, wykształceni, ze znajomością języków, zamiast zostać tu, w swoich miejscowościach, żeby im służyć, je rozwijać, wyjeżdżali do tych większych aglomeracji, bo tam szukali pracy, szukali mieszkania, szukali lepszego życia. My uznaliśmy, że trzeba z tym skończyć, że musimy wprowadzić taką politykę, która będzie nastawiona na równomierny rozwój całej Polski, ale żeby on mógł się dokonać, to potrzeba więcej zainwestować właśnie w tę nazywaną Polskę B, bo tam są największe zaległości. I tutaj, proszę Państwa, poszły olbrzymie pieniądze w ciągu 5 lat. Nigdy wcześniej takich środków tutaj nikt nie kierował. W ciągu 5 lat poszło tutaj z budżetowych tylko środków ponad 32 miliardy złotych. Teraz, kiedy jesteśmy w okresie tąpnięcia gospodarczego, ponieważ nie tylko my, ale cały świat cierpi z powodu koronawirusa i siadła gospodarka także u nas, z samej tarczy antykryzysowej ponad 2 miliardy złotych zostało skierowane na ten region. Ale to nie wszystko, to są wszystkie pozostałe programy społeczne, ale także budowa dróg samorządowych i inne inicjatywy, które są kierowane do samorządów i one są tutaj. To są olbrzymie pieniądze, jakich nigdy wcześniej tutaj nie było. I to pozwala na rozwój także tej części Polski po to, żeby dogonić tą część centralną i zachodnią naszego kraju. To się sprawdziło.
I pan prezydent Andrzej Duda, jeżdżąc wtedy w roku 2015, obiecywał wyborcom, że jeśli zostanie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, to w taki właśnie sposób będzie dbał o sprawy polskie. A kiedy w roku 2016 okazało się, że wyborcy zaufali Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy i mogliśmy utworzyć rząd, wtedy we wspaniałej współpracy prezydenta i rządu te zmiany, ten postęp następował naprawdę bardzo szybko, bo 5 lat w życiu kraju zmian, jakie się dokonuje, a dokonujemy naprawdę wielkich zmian, to wcale nie jest taki długi okres. To jest wciąż mało. Ci, którzy są samorządowcami, dobrze wiedzą, że pierwsza kadencja nie wystarcza, jeśli chce się zrealizować program, który obiecało się wyborcom. Ale trzeba pokazać, że ten program się realizuje. I wtedy, kiedy Andrzej Duda jeździł i spotykał się z ludźmi, najczęściej słyszał o niesprawiedliwej decyzji poprzedniej władzy podwyższającej wiek emerytalny. Polacy nie chcieli pracować praktycznie do śmierci, dlatego że żyjemy znacznie dłużej, ale też chorujemy. I w związku z tym nie wszyscy mamy możliwość pracowania do 67 roku życia, szczególnie kobiety. Dla kobiet to było bardzo niesprawiedliwe, pamiętając o tym, że kobiety pełnią także inne role. Przede wszystkim często są mamami, wychowując więcej niż jedno dziecko. To jest ciężka praca, czasami pracują na 2 albo na 3 etaty i to trzeba docenić. Więc pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że jeśli zostanie prezydentem, jedną z pierwszych ustaw, jaką wprowadzi do parlamentu, jaką zaproponuje, będzie właśnie przywrócenie dawnego wieku emerytalnego. Co mówiła wtedy tamtejsza władza? Że to jest złe rozwiązanie, że Polacy będą mieli głodowe emerytury, że tego nie wolno zrobić. Ale myśmy to zrobili. To znaczy daliśmy Polakom wybór. Jeśli czujesz się na siłach, jesteś sprawny, chcesz i możesz pracować, pracuj. Ale jeżeli z różnych powodów nie jesteś w stanie, to żebyś mógł odejść na emeryturę, kobieta w wieku 60 lat, mężczyzna w wieku 65 lat. Polacy byli naprawdę i są, ja to wiem, ja to słyszę wszędzie, gdzie jeżdży pan prezydent również, że Polacy są za to ogromnie wdzięczni, zwłaszcza, że będąc na emeryturze można poświęcić więcej czasu rodzinie, wnukom, ale można także podjąć pracę zarobkową w niepełnym etacie, żeby tą emeryturę podwyższyć. Ale my wiemy też o tym i pan prezydent też o tym wie, że my jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. W związku z tym, że muszą pójść programy nakierowane także na tych seniorów. I te programy do seniorów poszły. Ta 13. emerytura, która jest już ustawowo zapisana, ona będzie co roku. Myślimy jeszcze o 14. emeryturze. Mimo tego kryzysu gospodarczego, mimo tego tąpnięcia, wciąż myślimy o tym, że naszą główną siłą są właśnie wszyscy Polacy, wszyscy obywatele. I jeżeli kraj się rozwija, jeżeli gospodarka rośnie do góry, to z dobrodziejstw tego wzrostu muszą korzystać nasi obywatele. I to robimy. To robimy przy współpracy z panem prezydentem od 5 lat. Ale pan prezydent Duda pokazał, że w tej kampanii, ubiegając się ponownie o urząd prezydenta, pokazał 2 otwarte karty, na których zapisane jest to, co chciałby robić przez następną kadencję. Na jednej karcie jest to, co u państwa w tym regionie jest szczególnie mocne, co naprawdę jestem dlatego pełna podziwu. Nie wszędzie tak jest, proszę państwa, ale ten wasz tradycjonalizm, to przywiązanie do tradycji, do historii, do dokonań przodków, to poczucie silnych korzeni, jakie tutaj macie, to, że nie wstydzicie się wiary, że Bóg, honor i ojczyzna znaczą dla was naprawdę bardzo wiele, i to, że szanujecie i doceniacie rolę rodziny. I właśnie ta jedna karta, którą pokazał pan prezydent Andrzej Duda, nie wstydząc się, nie bojąc się swoich poglądów, bo uważam, że każdy obywatel ma prawo znać poglądy swojego prezydenta na wszystkie kwestie, ale także ma prawo znać jego światopogląd. I pan prezydent Duda na tej jednej karcie na pierwszym miejscu stawia właśnie rodzinę. Bo to na rodzinie od setek lat budowana jest silna polska państwowość. Tu się wychowuje dzieci, tu przekazuje im się te najcenniejsze wartości. Tutaj się uczy ich tego najważniejszego. I za to chciałam państwu bardzo gorąco podziękować, bo to, jak pięknie to pielęgnujecie na tych terenach, naprawdę jest godne najwyższego szacunku i najwyższego uznania. I to uznanie państwu dzisiaj chciałam okazać. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczna, że pielęgnujecie
rodzinę, tradycje, wszystko to, co jest największą wartością dla nas, Polaków. I właśnie do rodziny pan prezydent Andrzej Duda i rząd Prawa i Sprawiedliwości kierował najwięcej programów, ale do rodziny szeroko pojętej i do tych małych, i do tych młodych, mówię tutaj o zwolnieniu z podatku do 26 roku życia dla tych, którzy podejmują pierwszą pracę, żeby mieli trochę luzu, i dla tych seniorów, czyli 75 plus leki, 13 emerytura, ale także dla osób niepełnosprawnych, także dla mam, które urodziły i wychowały więcej niż czwórkę dzieci. Przecież tego nie mieliśmy w swoim programie. Myśmy wprowadzili tych programów znacznie więcej niż obiecywaliśmy. Obiecywaliśmy 500+, to prawda, ale po drodze przyszło 500+ na każde dziecko, przyszła wyprawka 300+, przed bon turystyczny na każde dziecko 500 zł, na dziecko niepełnosprawne 1000 zł. Przyjęliśmy to w zeszłym tygodniu, w piątek. Inicjatorem był pan prezydent Andrzej Duda. I szereg innych programów, prawo dla rodziców do tego, żeby zdecydowali, czy ich dziecko w wieku 6 lat ma pójść do szkoły, czy do przedszkola. Maluch Plus. Proszę Państwa, mnóstwo programów kierowanych do rodziny, bo rodzina jest siłą naszego państwa i naszego narodu. Ale to, co jest najcenniejsze w naszych rodzinach, wszyscy o tym wiemy, to są dzieci. I dzieci trzeba chronić pod każdym względem. Nie wolno skrzywdzić dziecka także emocjonalnie. I tutaj pojawił się w tej kampanii wyborczej jeden punkt sporny między prezydentem Andrzejem Dudą a niektórymi innymi kandydatami. Nie wiem, czy wszystkimi, bo nie wszyscy na to pytanie odpowiedzieli. Otóż ani Andrzej Duda, ani nasza formacja nie zgadzamy się i nigdy się nie zgodzimy ani na małżeństwa homoseksualne, ani tym bardziej na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. A wiemy, co powiedział Rafał Trzaskowski, że chciałby być pierwszym prezydentem Warszawy, który udzieli takiej parze ślubu. My nie chcemy takich eksperymentów na naszych dzieciach. Ja podaję na większości spotkań przykład, który znam z autopsji. W jednym z przedszkoli, 2 lata temu albo 3 lata temu, czas szybko biegnie, jedna z pań wychowawczyń chciała wprowadzić właśnie zalecane przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, standardy nauczania seksualnego w przedszkolach od najmłodszych lat i zorganizowała dzień, który miał być dniem zamiany ról. Dziewczynki miały się przebierać za chłopców, chłopcy za dziewczynki. I kilka dni później ukazała się gazeta lokalna i na pierwszej stronie duże na całą stronę zdjęcie, przerażające, przejmujące, płaczącego małego chłopca, który był ubrany w spódniczkę, w strój dziewczyny, umalowany jak kobieta. To dziecko przeżywało, bo ono nie było w swojej roli. Proszę Państwa, brońmy nasze dzieci, bo to wchodzi bocznymi drzwiami do przedszkoli, do szkół. Gdyby te propozycje weszły w życie, a niektórzy kandydaci są zwolennikami takich propozycji, to byłby to dramat, dramat dla naszego narodu, bo to, co najcenniejsze, najwartościowsze, najważniejsze, wpaja się dzieciom w rodzinie od najmłodszych lat. I to rodzice, zgodnie z polską konstytucją, są jedynymi uprawnionymi do wychowywania swoich dzieci zgodnie z tymi normami i wartościami, które sami wyznają. Jesteśmy państwem i społeczeństwem tolerancyjnym. Każdy ma prawo do własnych poglądów, do własnego światopoglądu, jest takim samym człowiekiem jak my, należy mu się szacunek, ale nie może być tak, że mniejszość próbuje narzucić nam, większości, coś, co jest dla nas kompletnie obce, co jest ideologią nam zupełnie obcą. Nie pozwólmy na to, żeby to było możliwe. Opierajmy się temu. Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, a dzieci są pod szczególną ochroną naszej konstytucji, podobnie jak rodzina i małżeństwo. Na drugiej karcie, proszę Państwa, którą pokazał pan prezydent Andrzej Duda w tej kampanii, to jest Polska przyszłości. My nie chcemy poprzestać i pan prezydent nie chce poprzestać na tych programach, które wprowadziliśmy do tej pory. One wszystkie będą. Dopóki my rządzimy, dopóki jest pan prezydent Andrzej Duda, żaden z tych programów nie będzie ani zlikwidowany, ani w jakikolwiek sposób zmniejszona jego działanie na rodzinę i na dzieci. Ale proszę Państwa, my się bardzo szybko przyzwyczajamy do tego, co jest dobre. To jest naturalne z jednej strony, ale jednak proponowałabym, żeby przypomnieć sobie, jak wyglądała polska rodzina przed rokiem 2015. Z ilu z tych programów Państwo korzystaliście?
Czy był chociaż jeden skierowany wprost do rodziny, gdzie państwo moglibyście powiedzieć, że coś wam państwo polskie dało, doceniło rodzinę? Ja też mam dzieci, dwie córki i też nie pamiętam, żeby kiedykolwiek państwo zapytało, czy może mi w jakikolwiek sposób pomóc, a nie zawsze byłam tu, gdzie jestem. Byłam nauczycielem przez 27 lat i wiem, jak to było. I było ciężko i jakoś trzeba było sobie z tym radzić. Ale wtedy dzieci były wielką wartością, prawda? Dziecko było wielką wartością. Więc pan prezydent Duda przypomina, i ja również przypominam, że to, że dzisiaj cieszymy się tymi programami, to proszę państwa, to nie zawsze tak musi być, bo przypomnijmy sobie kilka wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, no i słynna już wypowiedź pana Rafała Trzaskowskiego, że gdyby został prezydentem, to żelazem będzie wypalał wszystko, co wprowadził PiS. Wszystko. No więc nie mamy wątpliwości. Bądźmy miłosierni, ale nie dajmy wydrzeć Andrzejowi Dudy tej drugiej kadencji na kolejne 5 lat. Więc jeżeli chce się żelazem wypalać, to w tych słowach, proszę państwa, przebija jakaś wręcz nienawiść fizyczna. To jest coś dla mnie kompletnie niepojętego. To nie jest dyskusja na programy. Pan Rafał Trzaskowski nie zaproponował Polakom nic, co mogłoby konkurować z programami zaproponowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. A może jest coś takiego, co byłoby lepsze od tego, co proponujemy my. Ale tego nie słyszymy. Na pytanie na konferencji prasowej chyba wczoraj, kiedy zobaczymy program pana Rafała Trzaskowskiego, usłyszeliśmy, że w tym tygodniu. No dzisiaj jest środa. W piątek kończy się kampania wyborcza, jest cisza wyborcza. No więc być może w piątek o 23:00 będzie rzucony program do internetu, żeby nie można było o tym dyskutować, rozmawiać, krytykować albo pochwalić, tak? Bo będzie cisza wyborcza. My mamy program od wielu lat. Z tym programem szliśmy do wyborów i z tym programem dzisiaj jesteśmy wśród wyborców. I ta druga karta, o której zaczęłam mówić, to jest rozwój Polski. Pan prezydent i my chcemy Polski nowoczesnej. I nawet przy tym kryzysie, który nas dotknął teraz, przez koronawirusa nikt tego nie przewidział. To było coś, co dotknęło cały świat, nie tylko Polskę. Ale i na to mamy propozycję, bo z tego kryzysu możemy wyjść naprawdę obronną ręką. Historia pokazała, że czasy kryzysu najlepiej się przechodzi i najlepiej się z tego wychodzi poprzez inwestycje, bo to daje ludziom miejsca pracy, a miejsca pracy dają godziwą płacę, a jak jest godziwa płaca, to jest lepsze życie dla całej rodziny. I oprócz tych dużych inwestycji, na które stawia pan prezydent Andrzej Duda, taki jak przekop Mierzei Wiślanej, krytykowany przez naszych oponentów, jak Centralny Port Komunikacyjny, krytykowany przez naszych oponentów, stawiamy głównie na te gminne, powiatowe, tu lokalne inwestycje, bo one są ludziom najbardziej potrzebne. I te programy, które poszły tutaj na tę część naszego kraju, na ten region, to są naprawdę olbrzymie środki, które ludziom pomogły, bo ja rozmawiam, pytam i oni to dostrzegają. To jest zmiana, która musi być kontynuowana i my tę zmianę chcemy kontynuować. To, co pan prezydent proponuje teraz wspólnie z rządem, bo musi być współpraca, bo proszę państwa, żeby jakiś dobry projekt powstał, to musi być pomysł, inicjatywa. Inicjatywę mogą mieć posłowie, może mieć rząd, no, może mieć pan prezydent, ale potem ona trafia do parlamentu. I tutaj musi uzyskać większość w Sejmie, potem w Senacie, a na końcu musi podpisać taką ustawę prezydent. Więc w tej chwili mamy sytuację naprawdę całkiem dobrą, ponieważ te ustawy, które uchwala Sejm, trafiają wprawdzie do Senatu, gdzie nie mamy większości i tam leży to dosyć długo, ale w końcu musi stamtąd wyjść po 30 dniach. Trafia do pana prezydenta, on to szybko podpisuje. Dzięki temu te wszystkie ustawy covidowe, które miały ochronić, oczywiście nie w 100%, bo nikt nie jest cudotwórcą, ale w bardzo dużym stopniu przedsiębiorców, pracodawców i rodziny już są. To są miliardy pieniędzy. Teraz kolejny pomysł, kolejny projekt wspólnie z panem prezydentem. To są potężne pieniądze, które będą szły do samorządów. I wreszcie wczoraj złożony przez pana prezydenta po południu projekt ustawy o utworzeniu funduszu medycznego. To jest 4 miliardy rocznie. W tym roku będą to 2 miliardy, no bo mamy pół roku już za sobą, ale co roku 4 miliardy na specjalny fundusz zdrowotny, medyczny. I to są konkrety, proszę państwa. To nie są słowa rzucane na wiatr. Czyli rodzina, tradycja, pamięć, historia, korzenie. Z drugiej strony nowoczesność, rozwój, równomierny rozwój, zatrzymanie
ludzi młodych, którzy są świetnie wykształceni, ale nie tylko młodych, bo także ci, którzy mają swój dorobek zawodowy za sobą, doświadczenie życiowe, są dla nas niezmiernie cenni, bo nie ma nic bardziej cenniejszego niż doświadczenie życiowe i zawodowe. Ale żeby ci młodzi ludzie, którzy są wykształceni, znają często kilka języków obcych, żeby oni nie musieli wyjeżdżać, nie tylko za granicę, ale także za granicę swojego powiatu, miasta, powiatu czy też województwa. Dobrze by było, żeby te małe miejscowości się nie wyludniały, bo to jest piękna okolica. Piękne tereny, naprawdę bogate nie tylko w tradycję, ale także w to, co wokół widać. Trzeba zadbać o to i my chcemy o to zadbać. To jest ta propozycja pana prezydenta Andrzeja Dudy. Oprócz tego, proszę państwa, jeżeli ktoś pyta, a cóż takiego pan prezydent Andrzej Duda zrobił poza tym? No bo to, że się wywiązał z obietnic, to jest fakt. Czy ze wszystkich, czy nam się wszystko udało? Na pewno nie. Na pewno niektóre rzeczy musiały pójść na bok, bo sytuacja nas do tego zmusiła, tak jak było z sądami. Sądy w dalszym ciągu nie są dokończone, to jest wielkie nasze zobowiązanie, dokończyć to zdecydowanie musimy, bo to była jedna z najważniejszych spraw, które wyborcy zgłaszali nam na każdym niemal spotkaniu wyborczym. Ale proszę państwa, no, czy jest ktoś, kto wszystko robi bezbłędnie, w takim tempie, przy takim strasznym ataku tutaj wewnętrznym ze strony opozycji. Przypomnijcie sobie państwo, jak pracował Sejm w grudniu 2016 roku, co się działo. Te skargi do Unii Europejskiej, straszenie nas odebraniem pieniędzy. Przecież my nie rządziliśmy w normalnej atmosferze. Demokratycznie wybrany parlament, demokratycznie wybrany rząd nie mógł normalnie, spokojnie rządzić. Gdybyśmy mieli więcej spokoju, pewnie zrobilibyśmy jeszcze zdecydowanie więcej. Ale ciągły atak od wewnątrz, ciągły atak z zewnątrz, to są bardzo trudne sytuacje, ale wytrzymaliśmy to. Ale wytrzymaliśmy także dlatego, że państwo nas wspieraliśmy. My czuliśmy, każdy uśmiech, każdy gest, każde dobre słowo na spotkaniu dodawało nam otuchy do tego, że idziemy w dobrym kierunku, że trzeba to robić nadal, że ludzie nas popierają. I bardzo państwu za to dziękuję. Jeżeli ktoś pyta, co Andrzej Duda poza tym zrobił, poza tą polityką wewnętrzną tutaj w kraju, którą starałam się przypomnieć państwu, no to na arenie międzynarodowej mieliśmy naprawdę pierwszej klasy prezydenta i pierwszą damę. Nigdy nie musieliśmy się wstydzić za żadne wpadki prezydenta czy pierwszej damy. Zawsze w sposób niezwykle godny oboje reprezentowali nas wszędzie tam, gdzie jeździli. Pan prezydent swobodnie rozmawiał ze wszystkimi głowami państw, do których jeździł, nie z perspektywy i z pozycji słabszego, tylko z pozycji równoprawnego partnera. Wszędzie zabiegał o polskie sprawy, wszędzie pilnował polskich spraw. I wprawdzie mówi się o tym, że to obywatelom się zawdzięcza zniesienie ruchu bezwizowego. To prawda, Polacy się w to bardzo mocno zaangażowali. Ale wszyscy poprzedni prezydenci obiecywali, że to załatwią. Jakoś Andrzejowi Dudzie to się udało. Możemy jeździć do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Tak jest. Ale proszę państwa, Andrzej Duda też postawił, podobnie jak i my, na bardzo silny sojusz z największym państwem świata, największą potęgą, na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To jest sojusz tak, jakiego nigdy wcześniej nie było. Tak częste spotkania głów obu państw, ale spotkania, które kończą się wymiernymi efektami dla nas Polaków. Szczyt NATO, który się odbył w Warszawie, który był wielkim sukcesem, w ślad za tym poszła lokalizacja wojsk amerykańskich w Polsce na większą skalę, prawie 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonuje dzisiaj w Polsce i to jest, proszę państwa, zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, naszych obywateli, ale to także zwiększenie bezpieczeństwa tego regionu i całej Europy. Dzisiaj pan prezydent jest w Stanach Zjednoczonych i na pewno będzie także rozmawiał o tym, że gdyby prezydent Trump chciał zmniejszyć liczebność wojsk amerykańskich w bazach w Niemczech, to żeby te wojska mogły być ulokowane w Polsce, dlatego że zależy nam, i to mówimy w interesie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby ilość wojsk amerykańskich w Europie się nie zmniejszała. Bo niestety mamy takie położenie geopolitycznie, szczególnie my Polacy, z jednej strony Rosja, która pamiętamy, napadła na Ukrainę, na Gruzję wcześniej, na Ukrainę. Z drugiej strony mamy silne Niemcy, które otworzyły szeroko ramiona dla uchodźców, dla nielegalnych imigrantów. Mają teraz problem, chcą ten problem podrzucić nam jak kukułcze jajo, ale my się temu sprzeciwiamy. Sprzeciwia się także pan prezydent Duda.
I wracając do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, mam nadzieję, że pan prezydent przywiezie z tego spotkania z prezydentem Trumpem konkretne propozycje, bo rozmowy miały się toczyć nie tylko o kwestiach bezpieczeństwa, ale także o kwestiach gospodarczych, ekonomicznych, głównie o bezpieczeństwie energetycznym, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy byli uniezależnieni od Rosji, czy jak od jakiegokolwiek innego i jednego źródła dostaw energii. Co jeszcze pan prezydent zrobił? Cenna inicjatywa Trójmorze. To jest inicjatywa pana prezydenta. Chce się w nią zaangażować prezydent Trump. To jest świetna współpraca z państwami bałtyckimi. To jest grupa V4 wspierana przez pana prezydenta. Grupa, która odgrywa w Unii Europejskiej coraz większą rolę. I wreszcie taki przyziemny przykład. W zeszłym roku były minister sportu, którego niezwykle ceniliśmy, pan Witold Bańka, został prezydentem Światowej Organizacji Antydopingowej. To, proszę państwa, jest wielka sztuka, naprawdę, żeby Polak został prezydentem takiej światowej organizacji. To jest dla nas wielki sukces, ale to było możliwe między innymi także przez zabiegi pana prezydenta Andrzeja Dudy, który jeżdżąc wszędzie podczas swoich wizyt także lobbował na rzecz naszego kandydata i dzisiaj Polska jest właśnie w taki sposób reprezentowana przez pana Witolda Bańkę. Więc proszę państwa, dokonań pana prezydenta jest naprawdę dużo. Dzisiaj, kiedy on się spotyka z wyborcami, mówi, że może stanąć naprzeciwko każdego z nich, popatrzeć prosto w oczy i powiedzieć: mogę stanąć, nie muszę się niczego wstydzić, wypełniłem swoje najważniejsze zobowiązania i deklaruję, że będę to czynił dalej. Wszystkie projekty, które podpisywałem, zachowam, ale chcę też zadbać o rozwój, o szybszy rozwój naszego kraju i o jak najszybsze wyjście z tego kryzysu gospodarczego. I dlatego, proszę państwa, dzisiaj chciałam wam jeszcze, zanim zakończę apelem, to chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę to ani prezydent Andrzej Duda, ani my jako rząd nie jesteśmy tymi, którzy te zmiany przeprowadzili. Autorami tych zmian jesteście państwo, bo to wy powiedzieliście nam, jakich zmian chcecie, czego Polsce potrzeba, na co trzeba zwrócić uwagę i daliście nam mandat zaufania. Wy to wymyśliliście, powiedzieliście nam: róbcie to. I myślę, że was nie zawiedliśmy ani jako rząd, a tym bardziej pan prezydent Andrzej Duda jako głowa państwa. Dlatego bardzo was proszę, dziękując za dotychczasowe zaufanie, za to, że państwo ten kredyt zaufania nam daliście i że nie musimy się dzisiaj wstydzić, że was zawiedliśmy, bardzo was proszę, zostało te 2,5 dnia, to jest niewiele, ale mamy ogromną szansę, patrząc na to, jak wyglądały ostatnie miesiące. Pamiętamy, że wybory miały się odbyć 10 maja i widzieliśmy, co robiła opozycja, żeby do tych wyborów nie doszło. I do nich nie doszło. Samorządowcy, głównie z Platformy Obywatelskiej, powiedzieli, że nie zorganizują wyborów, nie udostępnią lokali, nie zorganizują komisji wyborczych. Staraliśmy się zrobić wybory korespondencyjne, bo mieliśmy poczucie odpowiedzialności za państwo. Wiedzieliśmy, że z jednej strony przy pandemii koronawirusa musimy zadbać w pierwszym rzędzie o zdrowie i życie Polaków. Nikt nie wiedział, jak to będzie przebiegało w Polsce, ale mieliśmy straszne informacje z innych krajów, gdzie koronawirus naprawdę rozprzestrzeniał się bardzo szybko i pociągał za sobą bardzo wiele istnień ludzkich. Musieliśmy się do tego przygotować i staraliśmy się to zrobić najlepiej, jak tylko potrafimy, i zrobiliśmy to dobrze. Czy jakieś błędy po drodze się zdarzyły? Na pewno tak, ale proszę państwa, kiedy się podejmuje szybkie decyzje i kiedy się ma tak olbrzymią odpowiedzialność, bo się odpowiada za zdrowie i życie Polaków, to naprawdę to nie jest proste i czasami, jak się zdarza jakieś potknięcie, to myślę, że trzeba to zrozumieć. Trzeba to po prostu zrozumieć. Przy szybkich decyzjach czasami zdarzają się także i błędy, ale nie popełniliśmy błędu, który by skutkował takimi sytuacjami, jak to było w innych krajach europejskich. Nauczyliśmy się żyć też z tym koronawirusem, ale ja jednak apeluję do państwa, żeby przy takich spotkaniach jak tutaj, przy bezpośrednich rozmowach, jednak pilnować tego, żeby mieć tą maseczkę na sobie, dlatego że ten wirus nie odszedł od nas. On ciągle tutaj gdzieś jest, my go nie widzimy, dlatego trudno z nim walczyć. I tam, gdzie możemy, szczególnie w takich kontaktach twarzą w twarz, przy dłuższych rozmowach, starajmy się jednak zapewniać to bezpieczeństwo sobie i innym. I proszę państwa, chciałam was bardzo gorąco prosić. Jest olbrzymia szansa, żebyśmy rozstrzygnęli wybory prezydenckie 28 czerwca, żeby nie było drugiej tury. Ale żeby tak się stało, to musimy przekonać wszystkich, kogo się da.
sąsiadów, znajomych, rodzinę, tych, którzy się wahają albo którzy nie chodzą na wybory z wygodnictwa, czystego wygodnictwa. Powiedzcie im Państwo, że to, co jest w tej chwili, te zmiany, mogą być zatrzymane. I to jest realna groźba, że one będą zatrzymane, jeśli prezydentem nie będzie Andrzej Duda. Dlatego, że nawet najlepsze ustawy przyjęte przez parlament mogą być wetowane przez prezydenta. Więc tylko wtedy, kiedy jest zgodna współpraca, zrozumienie, kiedy wychodzi się z tym samym programem i chce się go wspólnie realizować, tylko wtedy można Polskę rozwijać i iść do przodu. A pan prezydent chce, żeby po 5 latach jego kadencji, jeśli zostanie wybrany, a wierzę, że zostanie wybrany, żeby ludzie, naprzeciwko których stanie, powiedzieli: panie prezydencie, po tych kolejnych 5 latach żyje nam się dzisiaj tak, jak rodzinom w Europie Zachodniej. Dlatego dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz gorąco Państwa proszę, pójdźmy gremialnie na wybory w niedzielę i wygrajmy tę pierwszą turę dla Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo.